Witam was bardzo serdecznie, przedaję Konradowi, co to jest kolejny odcinek symulatora Eastern 11. Właśnie przygotowujemy się do lądowania. Właśnie Approach Phase się załącza. Jest rozpiska limitów, od ilu? 215, 196, tak. Localizer. Wszystko na walce, więc bardziej już się wytracać prędkości nie da. Localizer się dołączy. Dobra. Final landing. Flaps 1. Ja to mówiłem 196, tam 196. Flaps 2. Na pedwójki. Flaps 3. Trójki. To do lądowania wystarczy, jeszcze tutaj gdzieś w tym perf trzeba zaprogramować ciśnienie 1018, temperatura 27 i wiatr nie wpiszę, bo jest ten VRB. Tutaj dajemy, że sobie na trójeczkach lądujemy. Idealnie. Ten lot już za bardzo bogaty to on nie jest. Gear down. Gear down. I approach. Dobra, ten approach tutaj widzę, że coś nie chce jechać. Autopilot 1, cross check. Coś tu chce jeździć, te silniki mi teraz wszystko załóż popsuły. Wróćmy na tę ścieżkę prawidłową. Na ten localizer. Ile zrobimy ten approach, organizer, approach, sekundkę jeszcze.
Radio altimeter 2500. Approach. Jestem na approach, przepraszam bardzo, bo coś... No pewnie nam iść w dół, a nie idę w dół. Dobra, approach to się skręcań. Dobra, autopilot off. I sterowanie w moich rękach aktualnie. Teraz się mogę przez chwilę nie odzywać, ale wymaga to bardzo dużego skupienia. Spoilers half. Spoilers armed. Szczególnie od czasu wysunięcia podwozia już podobno się nie powinno latać ze spoilerami wysuniętymi, no ale cóż. Trzeba byłoby mi trochę z parę rzeczy nie działało niestety i... Cały czas pokazuje swoje, że powinienem lecieć do góry. Skręćmy trochę w lewo. Jezu, przecinki. To jest, czemu są te przecinki, no? No, już myślałem, że się Eastplane zwieść. No dobra, pogoda się wczytywała. Nie w górę, tylko w dół. Prawda, tym samolotem sterować to mam sankra. I na to, że on jest duży w miarę, więc... Zobaczmy, nie, z zewnątrz tutaj na powtórkę, ale teraz też możemy. Nie, nie możemy, bo mi się kamera stuje na powtórkach tutaj zobaczymy. Znowu się pogoda wczytuje, no ja nie mogę, nie, no teraz się Eastplane zwiesił. Nie wyskoczyło kółeczko do ten... Czyżby się Eastplane skraszował? Tak nie, że się coś wczytuje, tylko... się odciął. Okej, okay, ale nie wiem, czym to było spowodowane. 1000. Continue. Trochę za nisko lecimy, trzeba trochę do góry podnieść. Mam trzymać tą ścieżkę dolotową. Trochę, ale też i nie za dużo. Chyba też od boku lecimy, no tak, no. 400. Land green checked. Land green checked. 300. 100 above. Continue. Cały czas. Minimum. Minimum.
slight slope. One hundred. Ground spoilers. Reverse green. Hey there. Spoilers retracted. Flaps 2. Flaps 0. Nice landing, sir. Dobrze, więc ty jak mówię, że chyba bardzo nie jestem z ich kołowaniem. Dalej. No sobie załączmy powtórkę z lotu. Powtórkę z lotu, tylko jedną rzecz sprawdzę. Tak, sobie możemy załączyć powtórkę. Nie w taki sposób, sobie to kliknijmy po prostu. Flaps 3, speed, speed. Flaps 4. Dobra, już się ogarnął i lat. Flaps 3. W razie na przyspieszeniu sobie możemy polecieć. I trochę nam bujnęło, pamiętam ten moment. Jeśli zobaczymy w spowolnionym tempie przyziemienie. Nigdy na światełka nam były dobre, no. Można powiedzieć, że źle lądowałem. 200. Spowolnionym tempie. No i na tym 5 trochę jednej leciałem źle i na to od razu przy ziemi trochę później to wyszło, no niestety. Kiedy to było?
teraz szturnałem, a... Samolot pięknie wygląda. Spoiler. Spoilery co tu się miały niby teoretycznie były wysunięte. Przez jaką jak mocno aż przyziemiłem. Bardzo dobrze myślę, że wyszło 136. Nie, 139 było. Flaps 0. Teraz mi zaliczyłem, że drugie przyziemienie to co teraz było na powtórce. To było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku, albo z tej serii, albo też z innej, zobaczymy. Więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć. Pa.